to mnie trzyma przy życiu w ogóle, bo mam satysfakcję, że przyjdę, że sobie robię, że tego, no co będę w domu robił. Muszę oprzeć, bo są popękane, o. Tak będzie ładnie oprzyte. To już wiekowa jest, mama, ze 100 lat. Ja ją mam ile? 60, a kupiłem używaną. Robiłem sobie takie potometki czy coś takie z papieru czy czegoś, także bawiłem się tego, także już takie miałem. No i akurat taki był taki przypadek, że był znajomy chaletnik i wziął mnie do praktyki. W 55 roku, wtedy było 2 lata praktyki, bo to zaraz po wojnie to potrzeba było fachowców. To praktyka była tylko 2-letnia, bo teraz jest 3-letnia. No a później już po praktyce poszedłem do wojska, z wojska wróciłem, pracowałem dalej u tego swojego majstra, co mnie uczył. 20 lat tam pracowałem u niego. No bo tak mi się podobał ten zawód, żeby robić takie torebki dla pań, dlatego. To jest zamiłowania i przyzwyczajenia w ogóle już. Już nie potrafiłbym co innego robić. Tu nie może być silnika, bo tu się szyje po ściegu, bo zależy co, no tak to szyję tą. To musiałem po jednym ściegu, bo to jest ta rączka tego, taka jest skomplikowane rzeczy. To nie można szyć szybko, bo tylko musi być jeszcze przy reparacjach to różne takie zakamarki są tego, to trzeba po ściegu szyć. Jest bardzo dobra tego maszyna i nie chciałbym innej, bo teraz te nowoczesne są, ale też niezawodna jest. No satysfakcja, jak się coś ładnego zrobi, czy coś tego. Torebki jakby, fajnie, robiło się wzory. Później tak się sprzedawało, to miałem satysfakcję, że mój wzór podoba się paniom. No jest zrobione. Super, akurat. Proszę sobie poglądać. Bardzo dziękuję. Ile płacę? 20 zł. Ma być coś takiego, tylko że to jest rozerwane. Tu ma takie rączki, zresztą możemy tak pokazać. Tak. Pracuję, a jak nie mam roboty, to krzyżówki rozwiązuję. Ale przeważnie, zawsze tam. No, teraz już na pół etatu pracuję tylko po 4 dni, bo już jestem wiekowy. Ile pan ma lat? 84 skończy we wrześniu. Ja już nie jestem rocznik 84. To coś na złote. To jest zawód, który
taki szlachetniejszy, raczej taki, że można z tego coś dla pań zrobić, nie? Wymyślało się, rysowało się. Czasem się poszło na miasto, oglądało się torebki po wystawach. No i później się tam modele robiło i niektóre chwyciły, a niektóre się robiło takie torebki, bo teraz to takie są worki. Przedtem to się eleganckie robiło torebki, takie te skóry tego. Takie kleszcze są do zamków, do torebek, do zaciskania. Ale teraz się nie robi takich torebek na ramkach. Pałka do przybijania. Tu są dziurkacze. Różne wielkości. Są jeszcze takie duże. To się robi na ołowiu. Mistrzowska robota. Ja mam satysfakcję z tego, co robię. No i bo w tej chwili tylko usługi, no ale to też. Usługi jeszcze są bardziej skomplikowane jak nowe. Tu naprawiałem rączkę. Bo to było urwane.